Dzień dobry, witam Was serdecznie w sobotę. Słuchajcie, miałam wielką nadzieję, że uda mi się w końcu dla Was zacząć vloga i nagrać vloga, jak będzie jasno. Udało mi się dzisiaj wstać o 6.30, jest teraz 8.10, a jest po prostu tak ciemno, że no widzicie, jestem niebieska, bo stoję po prostu już głową przy szybie. Dramat, dramat, boleje. Słuchajcie, tak, pranie mi się skończyło już robić, więc ja teraz szybko je rozwieszę i lecę, bo za 10 minut muszę wyjść na autobus i jadę do galerii po tą sukienkę. Przeglądałam wczoraj na internecie jeszcze w łóżku, co jest bardzo złe, bo chyba mi to z 40 minut zajęło i zamiast spać, to ja po prostu oglądałam, jakie są sukienki w H&M-ie, w Primarku i tak dalej. W Primarku nie ma za bardzo nic, więc nie wiem, tam tylko zajdę Łukaszowi, muszę kupić koszulkę. No, a tak to liczę na H&M. Wiem już, co chcę mniej więcej. Zobaczymy, czy znajdę coś takiego. No i tak, lecę rozkładać pranie i zabiorę Was ze sobą. Będziemy mierzyć. Dobra, jestem i to jest pierwsza sukienka. Myślałam, że będzie fajna, bo na wieszaku było spoko, ale jak zakonnica. Słuchajcie, jak zakonnica. Te rękawki takie ozdobne. Ale no nie. Tam z tyłu, o... Coś takiego właśnie szerokiego chciałam, ale no nie to chyba. Nie wiem, jeszcze się zastanowię, ale nie, raczej nie, bo czuję się jak zakonnica. Ta już bardziej, mam plecy tylko nie zapięte, ale słuchajcie, ona prześwituje. I jest trochę jednak za bardzo dopasowana na mnie. Trochę się będę, wiecie, tutaj źle czuła. I to jest rozmiar 36. Mam kolejne dwie i to będą, słuchajcie, ostatnie dwie, jeśli chodzi o H&M, bo przeszukałam już cały. I ta wygląda tak, nie wiem, czy wy coś tu widzicie. O, może tak bardziej. Ona tutaj jest przezroczysta. O, rękawki przezroczyste. I tutaj jest właśnie taka szeroka i na podszewce. I to jest super. I długość też jest fajna. Może taką? Tam z tyłu możecie zobaczyć. I powiem Wam, że mam kremowy stanik i nawet go nie widać, także bardzo fajnie jest uszyta. Może taka. To jest ta druga, ona ma tutaj ładne rękawki. I też prosta, a szeroka. Na guziczek zapinana, także to by było też ok. Już mi się nie chce ściągać spodni i butów, więc jestem tak. Słuchajcie, chyba wezmę tą. Ona tutaj ma taki ładny z perełek przy szyi, także tu już nic kompletnie nie muszę. Perełki będę miała, kolczyki. I ona ma dłuższe rękawy. Ona ma, o proszę, całkiem długie, ale można, gumeczka jest na końcu, można spokojnie sobie podwinąć. I ona wygląda tak, bardzo podobnie do tej pierwszej, bo też taka szeroka, ale w tej się jakoś nie czuję jak zakonnica, wiecie? Czekajcie, tam coś widać, o. O, tak, o, i ona tutaj jest zapinana na guziczki. Dwa i jeszcze ma taką zaślepkę. Śmiesznie z tymi spodniami. I do tego mam czarne takie dziesiątki rajstopy. Myślę, że będzie to ok. Coś takiego właśnie myślałam. Ona jest taka bardzo szeroka, ale bardzo wygodna i dzięki temu nie będę się czuła, wiecie, skrępowana. Bo tak jak mówiłam, mam mieć okres. O, taka, o. No, mnie się podoba i to jest mój rozmiar. Jeszcze wzięłam sobie, słuchajcie, 8. Zaraz przymierzę jeszcze 8 i zobaczę, który będzie lepszy. O tak, ona na wieszaku. No mi się podoba, chyba ją wezmę. Nie wiem, jeszcze wezmę, skonsultuję z Łukaszem, jak nie, to jutro oddam, ale wydaje mi się, że będzie ok. A i no, i włosy w koczek już sobie upatrzyłam, zaraz pójdę, kupię taką dopinkę do koka. I tak myślę, że będzie ok. Dobra, zobaczymy. Wróciłam i już Wam pokazuję, co kupiłam. Rozpuściłam włosy, bo słuchajcie, warkocz mi się całkowicie rozleciał. Nie wiem, co się dzieje z tymi moimi włosami. Poza tym, że wypadła mi ich połowa. Kłyk zimnej kawy z rana. Nie wiem, co się dzieje. Są tak sypkie, nie mogę ich w ogóle w żaden sposób ułożyć. Dobra, już Wam pokazuję haul, co kupiłam. Więc tak. Pierwsza rzecz to jest papier do opakowania prezentów, funt 99 za 3 rolki,
2 metry rolka. Mam nadzieję, że mi starczy. Zobaczymy. Jak nie, no to jeszcze coś dokupimy. On jest... chciałam właśnie takie coś z błyszczącymi elementami, a wzięłam w końcu praktycznie całe błyszczące. I tak, ten jeden jest złoty, zielony w złote błyszczące choinki. I ten mi się strasznie podoba. To na pewno paniom opakuję prezenty w to. Złoty z napisem Merry Christmas, takie drobniutkie gwiazdeczki. No prześliczne jest. Także złote papiery dopakowane. Dalej wzięłam, i to kupiłam w tym takim z kartkami, co ostatnio kupowałam, zabawki, miśki, nie Card Factory, tylko ten drugi. Dalej w funciaku kupiłam, tak jak w zeszłym roku, zestaw wstążek i zamierzam z nich użyć tylko czerwoną i złotą. Tak planuję, zobaczymy, no ale tak były pakowane po 4, więc tak. Następna rzecz, i to po funta, kolejna rzecz po funta, to jest 100 pak. To jest 100 naklejek. Naklejki na prezenty. I tak, ten kolor mi w ogóle nie pasuje do tych złotych. No ten miętowy absolutnie nie pasuje do złotego kompletnie. Ale słuchajcie, ja tych miętowych nie będę używać. A przyjrzałam się i jak tą naklejkę chcę na przykład nakleić na prezent i napisać od kogo dla kogo, to tylko ta biała właśnie schodzi. Więc te białe naklejeczki ponaklejam, są przeróżne. Tutaj jakieś Merry Christmas, takie białe też mogę zużyć. Także naklejki na prezenty, żeby podpisać dla kogo. Dalej wzięłam też w tym sklepie co te kartki i zabawki, co kupiłam papier. Wzięłam za 99 pensów, słuchajcie, o tutaj jest tak widać, 25 takich czerwonych gwiazdek, żeby wiecie, nalepić na łączenie wstążki. Jutro będę pakowała prezenty z Wami, to Wam pokażę. No, także czerwone, chciałam czerwone właśnie na tym złotym, czerwone będą bardzo ładnie wyglądać, zobaczycie, będzie pięknie. Dalej może pójdźmy w funciak, tak, dalej funciak, co ja mam z tym funciakiem, nie funciak, nie Poundland, tylko Primark. W Primarku kupiłam, nie wiem, pierwszy raz, rajstopy dziesiątki czarne, zależało mi właśnie na cienkich, i matowe, z zakrytymi palcami i tutaj z zakrytą, wiecie, górą. Także na takich mi zależało, wzięłam rozmiar L, ja zawsze biorę rajstopy L, czasami nawet XL, bo ja mam długie nogi i słuchajcie, jak wezmę M-kę, gdzie tu mi wszystko pasuje niby na moje wymiary, to potem krok mam po prostu w kolanach i podciąga mnie, cały czas mi zjeżdżają, ja muszę mieć L-kę ze względu tylko i wyłącznie na nogi, a tu nigdy mi się nie zdarzyło, żeby były za luźne w pasie. I 5 par takich rajstop to jest 3 funty. Wiecie co, my sobie zobaczmy te rajstopy, bo ja ich nie miałam jak sprawdzić. Czy one są faktycznie takie cienkie, jak ja myślałam? Poczekajcie, bo nie chciałam żadnych grubych, słuchajcie, bo skoro mam czarną sukienkę, bo zdecydowałam się na sukienkę, to chciałam cienkie, ale widzę, że one wcale takie cienkie nie są, jak na obrazku. Zobaczcie, jakie są na obrazku, a zobaczcie, jakie są u mnie. O, wcale takie cienkie one nie są. No może chociaż jak noga wejdzie, no ale nie, no ja nie mam zaś takiej grubej nogi, no nie wiem, taką mam nogę, powiedzmy, o szerokość. No nie jest to, co chciałam. Dobra, najwyżej jeszcze jakieś inne. Trudno. I w Primarku kupiłam też zwykłą, najzwyklejszą białą koszulkę po prostu dla Łukasza. Biały t-shirt. Napisał mi, że jak jadę, to żeby mu wzięła. Pewnie pod koszulę czy coś, także mu wzięłam. Zaszłam jeszcze do Bootsa i w Bootsie kupiłam mój ukochany tusz L'Oreal Paradise. To jest najcudowniejszy tusz na świecie. Ja Wam robiłam jego recenzję, ja o nim wiecznie gadałam, on wiecznie się pojawiał w moim denku. I od jakiegoś czasu go nie używałam, nie kupowałam, bo dostałam też kilka tuszy. Mam też dużo tuszy nieotwartych, więc starałam się zużyć tamte, ale mówię, na Wigilię, na wyjście musi być koniecznie ten tusz, bo ja wiem, jaki on mi da efekt, będą sztuczne rzęsy normalnie. Także super. Dalej, zaszłam do Claris chyba, to jest sklep taki, wiecie, z biżuterią, ze spinkami, z gumkami, z włosami też i zauważyłam, że jest coś takiego jak, ten tusz Paradise już 12 funtów, jak wszedł to był po 10, ale taki hit, że już podnieśli cenę bardzo dawno temu. Dobra, i w tym Claris, o tak się sklep nazywa, kupiłam, słuchajcie, taką gumkę, to jest ta gumka Invisibubble, taka, wiecie, sprężynka. I do niej są taki doczep włosów. I chciałabym coś skombinować, bo myślę o fryzurze, że na 100% ja zrobię sobie koczka, słuchajcie, bo mi jest tak najwygodniej i najlepiej. Nie chcę doczepiać tych moich długich włosów, bo wiecie, my zostajemy na noc, więc nie chcę... Słuchawki spadły, zrzuciła myszkę, nieważne.
I nie chcę brać tych moich długich doczepów, bo słuchajcie, zostajemy na noc, więc ja nie chcę tam, wiecie, odpinać włosów, potem chodzić z tymi włosami długimi w ręce, no nie wiem, czułabym się źle. Więc taka gumeczka jak najbardziej. I zrobię sobie koka i żeby właśnie ten kok, chciałabym, żeby ten kok był taki, wiecie, nie, absolutnie nie, na, nie będę robiła na gąbce. Nie chcę, żeby on był taki gładki, ulizany i taki elegancki, tylko chcę właśnie, żeby był taki poszarpany, taki właśnie, żeby wystawały z niego włosy i tak dalej. A że moje włosy ostatnio wyszły w dużej ilości, nie może wrócą, nie wiem, czekam. Więc taką gumeczkę, coś z tego wykombinuję. Na pewno to było dość drogie, bo to kosztuje 8 funtów, słuchajcie. Jest polska cena, bo te sklepy są też w Polsce. Jest polska cena 42,90. Oni chyba oszaleli. 8 funtów, tak, 40 nie wdałabym w życiu złotych za to. Kupa paragonów. Dobra, i przejdźmy już do H&M-u. W H&M-ie, słuchajcie, taki case za 3 funty, przeceniony z 6. On leżał w ogóle przy kasach, ktoś go porzucił po prostu. Ktoś chciał go wziąć, ale zostawił i wrzucił tam do koszyka z czymś tam. I ja sobie go wzięłam. Taki złoty, o, i z ringiem od razu. Także pomyślałam, że też telefon też ładnie musi na Wigilię wyglądać, więc wzięłam takiego case'a za 3 funty. Co się okazało, dostałam go za darmo, bo była dzisiaj 10%, znaczy nie wiem czy dzisiaj, chyba z moją kartą, bo mam kartę H&M, więc chyba z tą kartą było 10% zniżki. Więc kupując sukienkę i tego case'a, właśnie tak wyszło, że case był za darmo. I słuchajcie, gwóźdź programu, czyli to po co pojechałam, to jest słuchajcie sukienka. I tutaj Was zaskoczę, bo w przymierzalni powiedziałam, że biorę tą z perełkami. A słuchajcie, wychodząc z przymierzalni, spojrzałam jeszcze raz na ten wieszak, na który odwiesiłam wszystkie sukienki, które przymierzałam wcześniej. I wisiała właśnie jeszcze ta. I mówię, a wrócę się jeszcze tą zobaczę, bo ta mówiłam, że jest fajna i podobała mi się. No i słuchajcie, ostatecznie zdecydowałam się na tą. Ja Wam się w nią nie będę teraz ubierać. Widziałyście trochę w przymierzalni. To jest ta z taką tutaj, z tą tutaj siateczką przezroczystą. Taką troszkę, co mówiłam, że biustonosz wcale nie prześwituje, mimo że miałam kremowy i z tymi rękawkami takimi. I ona jest właśnie taka szeroka, szeroka. I tutaj na dole ona też ma podszewkę, oczywiście jest na podszewce, ale tu ten kawałek jest dłuższy, tego takiego jakby tiulu czy coś takiego. I tu pod szyję bardzo ładne mi się to podoba, że ona jest tak właśnie mocno pod szyję, ale troszkę prześwitująca. No bardzo taka, wiecie, dziewczęca, nie wiem, no zdecydowałam się w końcu na to, tylko teraz mi rajstopy do niej nie będą pasować, bo są za ciemne. Nie wiem co z tymi rajstopami, może gdzieś jeszcze podskoczę z Łukaszem kiedyś, one będą za ciemne zdecydowanie. Dobra, więc ta sukienka, ja jej Wam teraz nie ubieram i nie pokazuję na sobie, bo zamierzam nagrać Get Ready With Me na Wigilię. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Myślę, że będę w tej sukience. Jeszcze zobaczę, jeszcze Łukasz przyjdzie, to też z nim skonsultuję, co on o niej myśli, czy mu się podoba i tak dalej. No nie, mu się będzie podobać, mu się wszystko podoba praktycznie, prawie. Chyba, że coś jest takie wydziwnione, to wtedy mówi, że wyglądam jak z kosmosu albo coś takiego. No, ale to rzadko się zdarzało, bo ja też nie lubię takich wydziwnionych. I także trzymajcie kciuki, żeby udało mi się nagrać to Get Ready With Me na, właśnie na Wigilię i chciałabym Wam to wrzucić wcześniej, nie w samą Wigilię oczywiście, tylko właśnie albo 22, albo 23. W każdym razie ta sukienka, widziałyście ją w przymierzalni, jeżeli byłybyście nią zainteresowane, jeżeli chciałybyście, właśnie szukacie czegoś na Wigilię, to ja Wam polecam H&M i tylko H&M, bo słuchajcie, zaszłam do New Looka, zaszłam do Topshopu, zaszłam do Nexta. Były też ładne, ale jak była taka fajna, właśnie szeroka, to przez to, że miała jakiś złoty wisior ogromny dołączony, który w ogóle był mi niepotrzebny i w ogóle bym go nawet nie użyła, bo był po prostu paskudny, to przez to, podejrzewam, że przez to kosztowała na przykład 35 funtów. Ta sukienka kosztuje 19,99. Ja Wam może tutaj, nie wiem, co ja Wam tu mogę podać? Tutaj chyba ten kod, jak sobie wpiszecie, ja Wam przybliżę. Tutaj jak ten kod sobie chyba wpiszecie, to wtedy możecie znaleźć ją nawet w Polsce na stronie. No, także tak i wzięłam rozmiar mój 10. No, także ta sukienusia, w niej będę paradować w Wigilię. Jeszcze raz Wam tak pokażę, ona ma te rękawki przezroczyste i takie pufkowe na końcu. Ona super wygląda, jak sobie ją tak tutaj, wiecie, tutaj ją sobie zahaczę, nie do końca ta gumka, tylko tutaj. Te rękawki tak się fajnie wtedy zlewają. No bardzo mi się spodobała, zobaczymy. Ale myślę, że ja przy niej zostanę i jej nie będę oddawać. Także tak, dobra, słuchajcie, w Primarku kompletnie nic nie było, jeśli chodzi o sukienki, w ogóle jakieś kwiatki, bratki, stokrotki, wiecie, w kropki. Ładne są sukienki w kropki, podobają mi się, ale po prostu te kroje w Primarku to jest jakiś żart, to jest po prostu jakiś żart. To wygląda jak taka, wiecie co, nie pamiętam, z lat 90. taka
Halka. Kobiety nosiły halki. Nie halki. Podomka. O, podomka. Nie, dziewczyny z mojego wieku i starsze będą wiedziały, o czym ja mówię. Podomka. Dosłownie te są te kroje i dosłownie taki wygląd. No, to jest normalnie zwyczajniejsza podomka. Dobra. Chowam to wszystko i uciekam. Później wrócę do Was. Zrobię sobie kawkę i wrócę ciepłą, bo ta już jest zimna. I wrócę do Was z prezentami, które kupiliśmy właśnie dla rodziny na Wigilię. Korzystając z tego, że jest jasno, otwórzmy sobie kalendarz. Otwórzmy sobie kalendarz, bo jestem strasznie ciekawa, co będzie dzisiaj. Jak znowu będzie Charms Rose Gold, to już po prostu ja się poddaję z tym kalendarzem. Kurczę, nie mam łyżeczki. Dobra, spróbujemy bez. Nie, bez się nie uda. Idę po łyżeczkę. Łyżeczki w myciu, więc mam nóż. Czekajcie, żebym ja zaraz sobie nie dziubnęła w siebie tym nożem. O, dobra. O, w końcu coś innego. Słuchajcie, mamy łańcuszek z perełką. Już go wyjmę. I tak wygląda cały łańcuszek. Jest bardzo długi. Znowu, tak jak przy tamtym naszyjniku. Był już naszyjnik? Tak, był. Jest bardzo długi. I on jest oczywiście wątpliwej jakości. To jest taki, wiecie, no badziewny łańcuszek. Ale ważne, że perełkę można zdjąć, zawieszkę. I perełka, zawieszka jest bardzo, bardzo ładna. W poprzednio były kolczyki perełki, a teraz właśnie mamy do tych kolczyków, do zestawu naszyjnik. Także fajnie. Ja go nie wykorzystam na Wigilię, no bo nic nie będę zakładała, ponieważ mam sukienkę taką bardzo pod szyję. Nie chcę, żeby coś mi tam wisiało na sukience. Ale na pewno go będę nosić, bo jest bardzo, bardzo ładny. Znaczy tą zawieszkę perełkę, łańcuszek może sam nie, ale tą zawieszkę. Miałam przyjść, słuchajcie, wcześniej, ale musiałam jeszcze kamerę podładować, bo mi się rozładowała. No i w efekcie zaczęło robić się znowu ciemno. Jest godzina 2:35. Super, także jeszcze 25 minut i trzeba będzie świecić wszystkie światła. Świetnie. Więc póki jeszcze jest w miarę jasno, przyszłam do Was pokazać Wam prezenty. Ja może troszkę jednak jeszcze rozjaśnię, poczekajcie. O, może trochę tak. Dobra, przyszłam pokazać Wam, jakie mamy prezenty na Wigilię dla rodziny i tam znajomych. Ogólnie to tak, jedziemy do taty Łukasza, będzie oczywiście Eliza i ma przyjść jeszcze jedna para, mężczyzna, kobieta, kuzyni. Tylko już teraz nie wiem, czy taty Łukasza, czy samego Łukasza. Nie wiem, bo słuchajcie, ja ich nie znam. O, właśnie, naszyjnik założyłam, on tak wygląda. Także taki całkiem spoko. Założyłam, żeby Wam tylko pokazać, nie chodzę w nim podobno. No i tak jak mówię, ja tych osób nie znam, tego kuzynostwa właśnie. Łukasz się widział z niej bardzo dawno i trochę był problem, słuchajcie, co kupić osobom, które, po pierwsze, ja miałam problem, co wymyślić osobie, której ja nie znam i nie wiem. I Łukasz też miał problem, bo też bardzo dawno się z nimi nie widział, także trochę to było zagadkowe, ale myślę, że dobrze wybrnęliśmy z tego wszystkiego. Ogólnie ustaliliśmy wszyscy ze sobą, znaczy wiecie, tata był pośrednikiem między nami a kuzynostwem tam i ustaliliśmy wszyscy, że prezenty będą do danej kwoty. My tą kwotę ogółem znacznie przekroczyliśmy, dwukrotnie, ale no nie dało się nic znaleźć takiego, wiecie, fajnego, ażeby się mieściło w danej kwocie. No i dlatego też przekroczyliśmy, ale myślę, że prezenty będą udane i bardzo fajne. Więc tak, zacznijmy może od pierwszego pewniaka, gdzie na pewno to się spodoba i wiedzieliśmy, co kupić, Łukasz wiedział, to Łukasz wybierał. To jest prezent dla taty. I dla taty z firmy, nie wiem jak to się czyta, Aimee Premium Whisky Stones kupiliśmy taką drewnianą skrzynkę. To jest prawdziwe drewienko. O, wygląda ona o tak, tutaj ma zamknięcie i z góry tak. Bardzo ciężka. I to jest, słuchajcie, nic innego jak w takiej drewnianej, pięknej skrzynce. W środku powinno być ładnie wyścielone. Dwie szklanki do whisky, takie, wiecie, jakby kruszone, takie do połowy kruszone od dołu, to szkło, wiecie, na, nie wiem, jak mam to odpisać, na wierzchu, no ta szklanka jest taka, nie jest gładka, tylko taka, wiecie, pokruszona jakby, no tak, no popękana, o, coś takiego, taki wzór. No, także dwie takie szklanki i do tego są, Łukasz by teraz wiedział, dwa kamienie, ale Łukasza nie ma, dwa kamienie, takie jak kostki lodu, które właśnie trzymacie w zamrażarce i chłodzicie sobie tym drinka, tutaj jest to przeznaczone jakby do whisky.
I dzięki czemu nie rozcieńczacie sobie alkoholu zwykłymi kostkami lodu, które robicie z wody i te kostki są wielokrotnego użytku, wiadomo, i tak dalej. Nie trzeba myśleć, że nie mam woreczka na lód, nie mam pojemnika na lód, albo coś tam. To takie właśnie kosteczki, kamienie chyba jakieś są tutaj, które można mrozić i one składzają drinka. Także super moim zdaniem zestaw. Ostatnio kupiliśmy tacie whisky, bo tam była jedna okazja, jak byliśmy w Londynie i tak, ostatnio kupiliśmy tacie whisky, więc teraz kupiliśmy mu zestaw do picia whisky, żeby znowu nie kupować, wiecie, alkoholu. To jest jeden facet. Natomiast drugiemu mężczyźnie, to też Łukasz wymyślał, on wymyślał dla facetów i ja dla babki, dla babek dwóch. Drugi prezent to jest, słuchajcie, poczekajcie, single malt, tak? Szkocka whisky, 12-letnia, Glenfiddich, ja się nie znam, Łukasz się zna, 12-letnia szkocka whisky, także taką butelkę whisky dostanie kuzyn. Także to jest to, tylko zapomniałam, teraz sobie przypomniałam, bo trzymam to w takiej torebce, ja tego nie dam w tej torebce mu, ale zapomniałam, że torebki ładnej nie kupiłam, ale myślę, że ja to też ładnie opakuję w papier, tak sobie myślę, że wszystko opakuję w papier. I teraz dla pani. Więc jeśli chodzi o panie, to wymyśliłam tak, żeby kupić im to samo, ale jakby z innej firmy i trochę inne, ale ten sam zamysł, to ta sama rzecz do tej samej czynności. Czyli słuchajcie, nic innego jak bomby do kąpieli. I dla Elizy wzięłam Pure Centrum, chyba tak się czyta, Mega Lux Bath Bombs. I to są, słuchajcie, 6, to jest tak ciężkie, że sobie nie wyobrażacie. Tutaj jest 6 jakichś luksusowych bomb do kąpieli. One są ogromne, bo zobaczcie, jakie to pudełko jest wielkie. I też było napisane na internecie właśnie, że one będą ogromne. Także tam były podane wymiary, już teraz nie pamiętam. Tak, już teraz nie pamiętam. Tutaj nie ma też napisanego. Dobra, także 6 takich bomb do kąpieli. I one są bez SLS-ów, vegan friendly, paraben free i nie testowane na zwierzętach. Takie bardzo, bardzo, wiecie, naturalne i pachną, słuchajcie, przez pudełko i przez folię. No to jest hit. Także takie, no mówię wam, to jest takie ciężkie, że sama jestem ciekawa, jak te bomby wyglądają. Mam nadzieję, że otworzę od razu i zobaczymy. Także to będę pakować jutro też. No i dla tej kuzynki, której nie znamy, znaczy ja nie znam, Łukasz zna, nie znamy, ja nie znam, Łukasz znam, a dawno się z nią nie widział, też nie wiedzieliśmy co, więc zadzwoniliśmy do taty Łukasza z zapytaniem, czy oni mają wannę. Bo jakby mi ktoś kupił bombę, to byłoby mi bardzo przykro, nie mam wanny i zazdroszczę wszystkim, którzy mają wannę. Więc tata powiedział, że tak, że mają wannę, więc dla tej kuzynki również wzięłam zestaw bomb, tylko troszeczkę inny. Troszeczkę inny i tutaj jest 7 tych bomb po 70 gram. One są troszkę mniejsze, to jest całkowicie co innego, całkowicie inna firma. Te są takie większe, ciężkie, bardziej luksusowe, a te mają świetne zapachy, bo sprawdzałam. Tutaj już teraz nie wiem, nie mogę doczytać, chyba tutaj nie ma napisu opisanych zapachów, ale na stronie sprawdzałam i przepiękne zapachy. No i też zobaczcie, przepięknie od razu opakowany. Ja to oczywiście jeszcze będę zawijać w papier. O, tak to wygląda. Bardzo ładne. I wydaje mi się, słuchajcie, że takie prezenty będą świetne, tym bardziej, że tak jak mówię, określiliśmy sobie wszyscy jakąś daną kwotę. Podejrzewam, że nikt się tej kwoty nie będzie trzymał, to tak wychodzi. My się nie trzymaliśmy, bo ciężko. Ciężko tak, słuchajcie, w danej kwocie się zmieścić. No, dobra, więc to jest prezenty. A, jeszcze bym wam chciałam pokazać, bo już sobie tutaj zamotałam tą gumkę z tymi włosami. No i powiem wam, że mniej więcej coś takiego bym chciała mieć na Wigilię. Właśnie takiego glona tutaj nieokreślonego, żeby tu gdzieś coś wystawało, tam gdzieś coś wystawało, żeby on miał objętość. Sąsiad się tłucze, myślałam, że ktoś pukł. Nie, kicia do szafy, kicia! No, żeby właśnie miał objętość, żeby jego tu było dużo, a super się to trzyma, słuchajcie, nie lata mi ten koczek, nie spada, nie przemieszcza się tak jak wczoraj mój, no, także tak. Dobra, kochani, uciekam, na razie uciekam i przyjdę później się może do was jeszcze pożegnać, bo za chwilę będzie ciemno, więc już nic wam więcej dzisiaj nie będę pokazywać, a i tak ten film wyszedł mi znowu bardzo długi. No, więc tak, przylecę się do was później pożegnać, a jutro będziemy pakować prezenty.
przyleciałam się szybko pożegnać, bo jak zaczęłam montować ten film i zobaczyłam, jak długi mi wyszedł, to po prostu to jest jakiś dramat. Nikt nie dobrnie do tego momentu na 100%. A kto dobrnął, to napiszcie, pogratuluję serdecznie. Ja jeszcze tylko, słuchajcie, usiadłam z kartką, z długopisem i będę pisała listę na zakupy dla Łukasza. Musi podjechać dzisiaj po pracy koniecznie do spożywczego i kupić mi już wszystko na sałatkę, bo ja w tym roku, jeszcze wam tylko szybciutko powiem, nie gotuję nic, robię tylko sałatkę jarzynową. Łukasz robi, tak jak mówiłam, chyba rybę po grecku albo jakieś śledzia, nie wiem, chyba rybę po grecku robi, ale to zabieramy ze sobą na Wigilię do Londynu. I co? Jakieś jajka w majonezie jeszcze chciałam zrobić i nie wiem, czy coś jeszcze, ale chyba tylko tyle, bo słuchajcie, Wigilię spędzamy u rodziny, wracamy tutaj w pierwszy dzień świąt, czyli 25 wracamy już do nas. Wiecie, chcemy też odpocząć, posiedzieć, też później już do pracy idziemy za chwilę i tak dalej. Nie robimy sobie nie wiadomo ile jedzenia, bo też na pewno dostaniemy wałówkę stamtąd, więc nie ma sensu. Dlatego ja robię szybko listę na sałatkę, czego ile mi ma Łukasz kupić i będę robiła sałatkę prawdopodobnie w... Jutro jest niedziela. O matko, to kiedy? W sobotę? Boże, w poniedziałek? Nie wiem, dobra, jakoś nie wiem, jeszcze muszę to przemyśleć. Może w poniedziałek właśnie, bo to jedną klientkę mam, tylko to mogę w poniedziałek robić. Dobra, no, także tak. Więc ja się z wami żegnam serdecznie i do zobaczenia już jutro pakujemy prezenty. Pa!